Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. W dniu dzisiejszym mamy dla Was kilka naprawdę bardzo fajnych promocji. Nawet niektóre rzeczy są na minus 60%. Będą fajne podbieraki, będzie mega tani casting, będzie zestaw spinningowy do 30 gramów i super tani kołowrotek na największej promocji, jaką ja chyba w ogóle pamiętam. Zaczniemy od podbieraków. Podbieraki składane, szczupakowe, z gumowaną siatką. Już Wam pokazuję. Generalnie konstrukcja jest dość znana. Każda marka teraz praktycznie podsiada tego rodzaju podbieraki w swoim katalogu. Klasycznie składana rękojeść, pyk do środka i składany na pół kosz. Rama jest oczywiście metalowa, trzonek też, gumowana siatka z takimi średnimi oczkami. Słuchajcie, ten najmniejszy model 160 cm długości zmieści się do większości bakis na łodzi. Już nie mówię o bagażniku samochodu, ale nawet jak gdzieś idziecie, wziąć go sobie pod rękę z brzegu, połazić za szczupakiem. Nie jest to duża i ciężka konstrukcja, ale bardzo przydatna i poręczna. Tak jak wcześniej wspomniałem, taka mocna, sztywna rama pozwoli nam podebrać każdą rybę. Pamiętajcie tylko o tym, że jak już mamy dużą rybę w podbieraku, nie podnosimy jej w ten sposób, tylko jak już jest w podbieraku, pionizujemy podbierak i wtedy podnosimy do góry. Będę się wspierał laptopikiem, bo nie zdążyłem poklejać tego wszystkiego cenami wyjściowymi i promocyjnymi. Zaczniemy od tego najkrótszego, 160 cm. 210 zł była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a w tym momencie 129. 129 za podbierak Dragona, długość 160 cm. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam podaną na stronie wymiar. Tak, wielkość kosza 65 na 55 cm. Oczywiście to wszystko Wam podlinkuję, żeby łatwiej Wam było znaleźć to na naszej stronie internetowej. Kolejny model, one się od siebie różnią w zasadzie tylko wielkością obręczy i długością rękojeści. Mechanizm składania jest w każdym podbieraku taki sam, każdy z nich będzie się składał na pół, rękojeść będzie wsuwana do środka i siateczkę możemy sobie zawinąć. I już Wam mówię, ten ma 175 cm długości. Już widać od razu, że jest obręcz dużo większa i siatka jest znacznie głębsza. Spokojnie tu zmieścicie rybę 130 cm. Daj Wam tylko, Panie Boże, żebyście taką złowili. I szybciutko zerkam na stronę, jaki jest wymiar kosza. 75 na 62 cm ma obręcz. No i teraz najważniejsze, cena. 223 zł była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją, a w tym momencie 139. 139 zł za ten podbierak. Przedostatni, największy. Zobaczcie już, jaki mocarz. Ja tu spokojnie do niego wejdę i się schowam, jakby była taka potrzeba. 190 cm. No nie wiem, czy on ma 190 cm. Chyba troszkę coś jest troszeczkę za niski. Ale tak, jest podane przez producenta 190 cm. Natomiast już patrzymy, jeśli chodzi o obręcz, mówię Wam, jaka jest wielkość. 85 na 70 cm. Również tak samo jest składany jak poprzednio, już go nie będę składał, żeby nie powtarzać tematu. Duży, mocny, szczupakowy podbierak od Dragona. No i teraz cena 249 zł. Była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją, a w tym momencie 149. No i teraz to już jest przepotężna konstrukcja. Tutaj to spokojnie dwóch towarzyszy weszłoby do środka. Patrzcie, jak to jest wielkie. Gdzieś tu nawet spokojnie możecie te szczupaki, sandacze wpuszczać do środka i będą miały swój prywatny basen przy łodzi, jak będziecie chcieli je przechowywać w ten sposób. Albo wpuścicie tu 100 okoni i też jeszcze będą miały luz. Przepotężna konstrukcja, bardzo duża siatka na największe ryby. Albo po prostu do przetrzymywania ryb, tak żeby miały tam jeszcze więcej miejsca. Długość 205 cm, już Wam mówię parametry, 95 na 80 jeżeli chodzi o kosz. 110 cm to jest długość samej rękojeści. No i najważniejsze, cena z 289 na 159. Chyba tej wielkości podbieraków nie mieliśmy tańszych od żadnej firmy. Pamiętajcie o tym, aluminiowa, nie aluminiowa, metalowa rama.
metalowa rękojeść, składany. Nie mamy tutaj żadnej jakby jeszcze teleskopowej rękojeści, żeby ją przedłużyć, ale ta długość w zupełności wystarczy, żeby na łodzi i na brzegu podebrać każdą rybę, chyba że mówicie gdzieś na wysokim bulwarze, to sobie tym no, możecie nie sięgnąć do wody. I każdy z podbieraków składa się na pół w ten sposób. Gumowana siatka, która chroni ryby, troszeczkę mniej się ryby jakby niszczą, czy kaleczą, będąc w takiej gumowanej siatce, ona też dużo wolniej będzie łapała no, te brzydkie zapachy ryb, które później gdzieś tam czujecie w samochodzie, jak taki podbierak po kilku podebraniach wrzucicie do bagażnika, no to sami wiecie, z jakimi zapachami to się wiąże. Dobra, przejdziemy do następnego tematu. Temat spinningowy, jest to model Ike od Abu Garcia. Słuchajcie, mamy tutaj w komplecie już przygotowany przez producenta spinning i do tego dobrany jest kowrotek 213 cm do 30 gramów. Taki nie za szybki, nie za wolny. Uniwersalny kowrotek, który pozwoli Wam łowić szczupaki, sandacze, ogarnie małe dżerki, obrotówki, gumy, wahadła. Jeżeli potrzebujecie fajnie wyglądającego zestawu takiego street fishingowego, troszeczkę młodzieżowego, to jak najbardziej ten Ike od Abu Garcia będzie się do tego nadawał. Już Wam mówię cenę 515 zł. Jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a w tym momencie 249 zł za gotowy zestaw. No ale tak to jest przyjemnie spakowane, że można ciekawy prezent komuś zrobić, tak? Jeżeli potrzebujecie jakieś urodziny, imieniny, dzień chłopaka, dzień kobiety. Ciekawy zestaw uniwersalny, taki spinningowy, 213 cm z łódeczki. Będzie się tym dużo wygodniej łowiło niż z brzegu, ale z brzegu też sobie poradzicie. 2,5 stówki za zestaw od Abu spinning z kowrotkiem. Uważam, że to bardzo dobra cena. Teraz jeszcze coś, co chciałem Wam pokazać. Ale przyznaję się bez bicia, że chyba nie znalazłem tego na stronie. Ale to poczekajcie sekundkę i już wpisujemy. Oczywiście te wszystkie rzeczy Wam podlinkuję, żebyście łatwiej mieli znaleźć. I już wpisujemy. To jest model Arctica Cast od Ryobi. Jest. Zacznę od parametrów. Od 8 do 17 gramów 183 cm. Jest to casting w jednym składzie. Wydaje mi się, że on jest troszeczkę niedoszacowany. Jest to na tyle mocna konstrukcja, że tam spokojnie mógłby być opisany jako 21-22 gramy. Co więcej, można powiedzieć, bardzo lekki. Jego praktycznie nie czuć w ręku. Ciekawie zbudowany. Mamy tutaj piankę w takim street fishingowym, młodzieżowym odcieniu pomarańczowym. Karbonową, tutaj fajną nakrętkę, uchwyt, dobrze to wygląda, fajnie się ze sobą komponuje. 183 cm bardziej na łódeczkę, pobawić się, podziubać jakimiś małymi dżerkami ze szczupakami na małe i średnie przynęty, ewentualnie z okoniami. I co najważniejsze, 184 zł to była cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, a w tym momencie ten casting w jednoskładzie kosztuje 119 złotych. Wydaje mi się, że kurczę, no bardzo, bardzo fajna cena i będzie nadawał się do lekkiego sandaczowania, bo jest na tyle szybki, na tyle sprężysty ma blank, że spokojnie poradzicie sobie nim łowiąc z opadu. Teraz ostatnią już rzecz, którą mamy na minus 66%, jest to Dam Quick 2 w rozmiarze 5000. Uniwersalny, nieco większy kołowrotek do szczupakowania, sandaczowania, ewentualnie jakiegoś niezbyt ciężkiego trollingu. Już Wam mówię, jakie ma parametry. 89 cm nawoju, 6 łożysk, aż 11 kg siła hamulca, bardzo mocny i przełożenie 5:1 do 1, dzięki czemu no naprawdę bardzo płynnie ten kołowrotek pracuje i przy tym przełożeniu będzie to uniwersalna konstrukcja. No i teraz najważniejsze, było 239 zł, a w tym momencie jest 79. Spieszcie się, bo nie mamy tego zbyt dużo, tak samo jest z pozostałymi rzeczami. Musicie pamiętać, że im jest lepsza i większa promocja, tym ona szybciej po prostu się kończy. Tak działają prawa rynku. Wszystkie te artykuły podlinkuję Wam, żebyście łatwiej je mieli znaleźć. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i widzimy się już jutro w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!